Słuchajcie, witajcie serdecznie. Dzisiejszy temat jest tematem wiertarki. Oto mój stary stół, który był, który można powiedzieć, że jest używany. On tu jest przykręcony do takiej podstawy. Ale postanowiłem może troszeczkę tutaj zmienić, troszeczkę go w ogóle go zmniejszyć. Bo normalnie to jest tutaj, robię pod zawiasy puszkowe, bardzo dużo otworów. Więc może go troszeczkę zmodyfikuję. Mniejszego. Zrobię tutaj taką prowadnicę poprzek, taką lagę, że tak powiem, i zobaczymy, co to będzie. Zapraszam na materiał. No i tyle na dzisiaj. Na razie to wygląda tak. Mam na dosyć wysokim podejście. Słuchajcie, udało się zmieścić nawet odkurzacz. Jakimś dziwnym trafem w ogóle dolne mocowanie tego, które jakby doczepiłem, wychodzi nawet ok, bo można sobie tej nogi blisko podłożyć. Zwróćcie sobie uwagę. I nawet to wszystko jest ok. Troszeczkę może wydawać się za wysokie, ale to się okaże przy pracach. Tak wygląda stół. Zrobiony. Tutaj dodatkowo dołożyłem taką płytę, zaraz wam pokażę, o co chodzi. Powoduje, że tu się wkłada element, to się klinuje bardzo fajnie, bo tutaj idzie to z takiego klinasa. Tak, przykładamy sobie tutaj to. I jest ok. Słuchajcie, no jest nawet to stabilne. Mało tego, po zaciśnięciu ten blat zaczyna się bardzo fajnie prostować. Na chwilę obecną wygląda to tak. Tutaj jest tak wycięcie specjalnie po to, żebym sobie mógł w razie czego włożyć łapkę. Będzie jeszcze zrobiona laga. Na razie rozładowała mi się bateria i w ogóle teraz na chwilę tylko naładowałem, żeby wam pokazać, jak to wygląda. W kolejnym filmie zrobimy dodatkowo tutaj mocowanie. Pozdrawiam serdecznie, hej!